Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku, bardzo, bardzo świątecznym. I powiem Wam szczerze, że do tego filmiku przygotowywałam się bardzo, ale to bardzo długo, bo będzie to taki mały collab razem z Wiktorią z kanału Victoria Channel. Link do jej kanału oczywiście będziecie mieli na dole i koniecznie do niej wpadnijcie i pokażę Wam dzisiaj takie moje must have zimowo-świąteczne. Myślę, że tak to można nazwać. Także zapraszam Was do oglądania. Zrobiłyśmy z Wiktorią 11 takich podpunktów, takich pytań, także przejdźmy do pierwszego. Ulubiony napój. Jeśli chodzi o mój ulubiony napój, to zdecydowanie jest to gorąca czekolada z dodatkiem cynamonu, tych pianek marshmallow, bitą śmietaną. Po prostu uwielbiam. Oczywiście nie codziennie, bo codziennie chyba nikt z nas by takiej czekolady nie pił, bo jest zdecydowanie za słodka. A drugą rzeczą jest kawa chai latte. Chociaż powiem Wam, że ja nie przepadam za kawą, to ta akurat mi naprawdę smakuje. Drugie pytanie to jest ulubiony przysmak. Są mandarynki. To nie jest może nic takiego nadzwyczajnego, ale ja mandarynki uwielbiam, tak samo jak i pomarańcze. A drugim takim przysmakiem są jabłka posypane cynamonem. Uwielbiam, naprawdę. Musicie kiedyś spróbować. Przepyszne. I trzecie pytanie to jest ulubiona piosenka. I tutaj oczywiście nie podam Wam mojej ulubionej piosenki świątecznej, bo lubię wszystkie, naprawdę wszystkie. To pytanie to jest ulubiona szminka i ja mam dwie. Jedna to jest taka bardzo świąteczna, czerwona z serii Kate z Rimmela numerek 60. Ulubioną szminką, może już nie jest jakoś bardzo świąteczna, jest to z Make Up Revolution, tylko ja nie mogę znaleźć kolorku, ja ją miałam w kalendarzu adwentowym i jest naprawdę przesłodka, no słodki kolor taki, ja Wam tutaj pokażę, taka fuksja, bardzo dobrze się w niej czuję, jeszcze tutaj jest błyszczyk, także zaraz Wam jeszcze bliżej ją pokażę i sami zobaczycie, jaka jest piękna. Szóste pytanie to jest ulubiony lakier. I powiem Wam, że ja nie mam jakiegoś swojego ulubionego lakieru. Ja paznokcie bardzo rzadko maluję z tego względu, że ja w pracy nie mogę mieć ich pomalowanych. Ale jeśli już maluję na święta, to jest to, znaczy na ten okres zimowo-świąteczny, jest to czerwień. Tutaj też mam lakier z Make Up Revolution. Ale to może być jakikolwiek inny czerwony lakier. Czerwień rządzi w zimie na pewno u mnie. To ulubiona część garderoby i powiem Wam, że ja Wam pokażę coś, w czym może nie chodzi się tak po dworze. Piżamka, którą mogliście przed chwilą zobaczyć, jest przecieplutka, po prostu przesłodka i dostałam ją od Moniki, kupiła ją chyba w Primarku, także jestem jej bardzo wdzięczna za tak cudowny prezent. Następne to zimowa czynność. Zdecydowanie taką zimową czynnością jest oczywiście przystrajanie domu na święta. To jest jedna z fajniejszych i zmilszych rzeczy, jaką robimy tak naprawdę w ten magiczny czas. Czynność mam to oczywiście wigilia i wręczanie prezentów dla najbliższych i ich uśmiechy. Ja naprawdę uwielbiam robić prezenty, także to też jest zdecydowanie najlepsza czynność. To są ulubione buty i moje ulubione buty to są te moje kochane złote mukluki, które kupiłam na czasnabuty.pl. Są przesłodkie i naprawdę je uwielbiam. Jak widzicie, są mega, mega cieplusie tutaj z takim futerkiem. No co ja mogę o nich powiedzieć? Chodzę w nich jak często się tylko da i są przecudowne. I następne, ulubiony youtuber nagrywający vlogmas. I tutaj po prostu bez zastanowienia odpowiem, że to jest Alice Daily TV w tej chwili, która nagrywa codziennie właśnie vlogmasy i
Ona jako pierwsza zaczęła nagrywać ogólnie codzienne vlogmasy na polskim YouTubie i właśnie wtedy, kiedy nagrała swój pierwszy vlogmas, ją znalazłam i od tej pory po prostu jestem uzależniona od jej filmików. Także jeśli jeszcze jej nie znacie, to koniecznie do niej wpadajcie, bo dziewczyna naprawdę wymiata. I już ostatnie pytanie, jest to ulubiona dekoracja świąteczna i ja Wam tutaj za chwilę pokażę ją. Tak, to są właśnie te skarpety świąteczne. Mam tą białą już bardzo, bardzo długo, tak naprawdę od dzieciństwa i do tej pory ze mną jest, nic się z nim nie stało. Dobrze, kochani, i przebrnęliśmy tak naprawdę przez wszystkie pytania. Koniecznie Was zachęcam, żebyście weszli na kanał Wiktorii i zobaczyła, jakie ona miała odpowiedzi przy tych wszystkich pytaniach, które wymyśliłyśmy. I tak, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!